Dzień dobry. Gościem Pulsu Historii jest doktor habilitowany Jan Sowa, autor książki, między innymi książki Inna Rzeczpospolita jest możliwa, widma przyszłości, wizje przyszłości. Dzień dobry. Witam. Janie, co ci się nie podoba w Polsce? O, długa jest lista tych kwestii. No bo jeżeli inna Rzeczpospolita jest możliwa, to znaczy, że ta, która jest, jest niemożliwa. Czyli no, to coś ci się musi w niej nie podobać. Debata publiczna w Polsce jest kompletnie zdominowana przez dwie opcje. Liberałów i konserwatystów. Jedni i drudzy myślą, że mają ciekawy pomysł na Polskę, podczas gdy tak naprawdę ani jedna, ani druga strona nie potrafi się odnieść do tego, co rzeczywiście w tym momencie się w Polsce dzieje, jakie mamy problemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Liberałowie są przekonani, że wszystko można zaimportować, zaimitować, po prostu zobaczyć, jak coś robią na Zachodzie, robić tak samo i będzie świetnie. Na przykład Pendolino, tak? Pendolizacja kolei polskich, czyli wprowadzamy luksusowe pociągi, luksusowe jak na polskie warunki, też szybkie jak na polskie warunki, bo tam to 160 km, nawet 200 na godzinę, to nie jest tak naprawdę duża prędkość, no ale w Polsce to jest coś. Jaka jest konsekwencja? Spadają z rozkładów połączenia tanie, a jednocześnie nie bardzo uciążliwe. Tak? Ja często kursuję na trasie Warszawa-Kraków. Można było jeszcze rok temu przejechać za 60 zł w czasie prawie takim jak ekspres, kilka razy dziennie. Teraz mamy już tylko dwa takie połączenia. A kolej planuje w ogóle to przesunąć na jakąś tam trasę przez Koluszki, żeby się jechało 4-5 godzin. Kto ma pieniądze na Pendolino, jedzie szybko w komforcie. Kto nie ma pieniędzy, jedzie TLK albo Interregio, chociaż te pociągi też znikają. Wycofano też wagony restauracyjne, więc jedzie się o przysłowiowym suchym pysku. Tak? To jest konsekwencja imitowania, właśnie przenoszenia do polskiej rzeczywistości rozwiązań, które zostały wypracowane w zupełnie innym kontekście. No to tak, kiedy mówiłeś o tych pociągach, to trochę zatęskniłem za pociągami, nawet za tymi pociągami z XIX wieku, które co prawda miały wiele klas, ale jeździły wszystkie w tym samym tempie, no bo jeżeli kupiłeś bilet w pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej klasie, no to dojeżdżałeś w tej samej godzinie. Tylko warunki były dużo, dużo gorsze w kolejnych. A konserwatyści? No właśnie, konserwatyści są przekonani, że mamy jakieś wspaniałe wzorce, nasze własne, historyczne, które wystarczy po prostu wyciągnąć z lamusa i dowartościować wbrew temu, jak one są traktowane obecnie i wszystko będzie świetnie. Tak? Tutaj jakie są, wzorce? No, na przykład zachwyty nad tak zwanym polskim republikanizmem, tak? Czyli polskimi tradycjami politycznymi, które stanowiły alternatywę dla tego, co się działo na Zachodzie, wolność, tak, to wszystko, co bardzo dobrze znamy z różnych zachwytów właśnie nad dawną Polską. Po pierwsze, no, to dość, można powiedzieć, nawet cyniczne trochę były te afirmacje wolności, bo to była wolność 10% okupiona tak naprawdę niewolnictwem reszty, czy przede wszystkim chłopów, bo chłop pańszczyźniany był właściwie niewolnikiem. Tam różnice były, ale one nie były bardzo duże, zwłaszcza jeśli chodzi o jego własny żywot. Druga rzecz, o której wydaje mi się ci miłośnicy właśnie polskich tradycji zapominają, to że one raz już nas doprowadziły do anihilacji polskiej państwowości, tak? Bo to jest... No nie tylko one, bo jeszcze polityka międzynarodowa, to czynników, które doprowadziły do upadku Polski, spieramy się o nie o 200 lat, ale było na pewno więcej niż tylko złota wolność. To jest prawda, przy czym jeśli chodzi o konfigurację czynników międzynarodowych, no trudno byłoby znaleźć państwo, które w tamtym okresie nie mogłoby powiedzieć o sobie, że jest otoczone przez wrogie państwa, które non-stop prowadzą z nim wojnę. Hiszpania z Francją, Francja z Wielką Brytanią, Hiszpania z Włochami, Francuzi z Włochami i tak dalej. Cały ten okres, kiedy upada Rzeczpospolita XVII-XVIII wiek, bo w XVII już widzimy ten upadek od połowy, od 1648 na pewno, to jest okres toczący się non-stop wojen w Europie. Więc tak, coś takiego jak Polska, to każde państwo mogło powiedzieć. Problem nie polegał na tym, że państwa ościenne dbały na naszą niepodległość. Problem polegał na tym, że wzory polityczne kultury sarmackiej, szlacheckiej nie pozwoliły wypracować odpowiedniej obrony przeciwko tym siłom. Tu jest przyczyna, tak? A nie tylko okoliczności. No tak, Polska była na pewno łatwym łupem. Zresztą tutaj... Bardzo łatwym łupem i te ościenne państwa, na przykład Rosjanie, mówili przede wszystkim trzeba utrzymać w Polsce złotą wolność.
żeby było właśnie takie bezchołowie, żeby nie można było PAF uchwalać, żeby było łatwo wsadzić na tron tak. swojego kandydata. To wszystko jakby ci nasi wrogowie, właśnie oni dbali o to, żeby te polskie wzory, żeby one trwały, dlatego że to było po prostu dla nich funkcjonalne, a dysfunkcjonalne dla państwowości Rzeczypospolitej. Więc kto dzisiaj z zachwytem się wypowiada o tych wzorach, to powinien jednak uczciwie pamiętać o tym, że one już raz doprowadziły do katastrofy, więc po co je wywlekać znowu? Tutaj zainteresowanych, wszystkich Państwa zainteresowanych tematem pierwszego rozbioru mogę odesłać do artykułu na stronach Pulsu Historii. Tam dowiedzą się Państwo m.in. o tym, że inicjatorami pierwszego rozbioru byli Francuzi, którzy zaproponowali to Austriakom, a najmniej zainteresowana w tym wszystkim była Rosja, bo Polska była jej protektoratem i Rosji nie opłacało się po prostu dzielić Polski na mniejsze części, oddawać je innym krajom. Wróćmy jednak do tematu naszej rozmowy. Mówiliśmy o liberalizmie i konserwatyzmie. Jesteśmy, mogę powiedzieć, w takich troszeczkę jak w dwóch trumnach, prawda? Pamiętasz to słynne określenie dwóch trumien przed wojną. I teraz też jesteśmy wciśnięci w takie dwie puszki, albo konserwatyzmu, albo liberalizmu. Tak jest. Tylko te dyskusje dochodzą do głosu. Niestety i wybory prezydenckie ostatnie to pokazały wyraźnie finisz, tak, w którym liberał się stał z konserwatystą. Też liberał powiedzieć, na polską miarę, tak, czyli liberał gospodarczy, dość zachowawczy światopoglądowo, tak można by polskich liberałów określić, większość z nich. Dramat polega na tym, że żadna z tych opcji tak naprawdę nie jest nowoczesna. Tak? To znaczy nie jest w stanie odnieść się w racjonalny sposób refleksyjny do tego, co jest aktualne, do tego, co nas otacza. Tak? I to na tym polega podstawowy problem, to jest to, co przede wszystkim w Polsce mi się nie podoba i co mnie bardzo uwiera, że nie ma dyskusji, które rzeczywiście w sensowny sposób odnosiłyby się do problemów, które mamy. Tak? Albo się mierzymy z jakimiś właśnie widmami przeszłości wyciągniętymi z szafy, jakaś idea jagiellońska, tak? Zamiast integracji z Unią, żebyśmy byli hegemonem w regionie. No, kuriozalny pomysł, zwłaszcza, że państwa ościenne tego nie chcą. Tak? Ukraińcy niezbyt dobrze na to spoglądają, Białorusini również, Litwini nas nie lubią, też sobie mało zadają pytań. Nie lubią, to jest nawet lekko powiedziane w niektórych sytuacjach. Polskie media często przytaczają tak, ten fakt, że właściwie wszędzie w Unii można pisać swoje nazwiska jak się chce, tylko Polacy na Litwie nie mogą. No dobrze, ale dlaczego tak jest? Czy to jest tak, że Litwini są szczególnie źli, jacyś mściwi czy coś? To ma swoje uwarunkowania historyczne, o tym nie myślimy. Tak? I właśnie ten pomysł hegemona lokalnego. Oni stworzyli swoją tożsamość na podstawie języka, więc... Jasne, i te historie animozji polsko-litewskich, no to jest długa, tu są animozje na linii Polska-Ukraina, to jest historia krwawych walk, tak, więc to są tego typu rzeczy, jakby wracają, to są zupełnie kuriozalne pomysły, one w żaden sposób się nie odnoszą do realnych problemów, które teraz mamy, na przykład, nie wiem, umowy śmieciowe, emigracja, demografia i tak dalej, to są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać i próbować je rozwiązać w racjonalny sposób, który jakoś by się odniósł do tego, co jest wokół nas, a nie do różnego rodzaju fantazmatów, wyobrażeń, tego jak gdzieś jest, importowania takiego wybiórczego. Widać to w różnych dziedzinach, tak na przykład obszar, w którym ja się poruszam, ponieważ pracuję na uniwersytecie, czyli szkolnictwo wyższe. Reformy szkolnictwa wyższego w tym momencie w Polsce są całkowicie przeprowadzone, te liberalne, poprzez imitowanie, tak, takie myślenie, że jak zrobimy tak jak w Ameryce, to tutaj będzie Ameryka. Tylko, że jeden uniwersytet Harvarda w Stanach Zjednoczonych ma taki budżet jak cały polski sektor szkolnictwa wyższego. No. Po prostu to są rozwiązania, które działają w rzeczywistości nasyconej różnymi formami kapitału. Tak? Te rozwiązania liberalne na Zachodzie, kapitału materialnego, ale też kapitału społecznego, zaufania, zdolności zbiorowego działania i tak dalej. My tego wszystkiego nie mamy. Przez to, że skopiujemy ich rozwiązania, to tutaj nie zrobi się dobrobyt, który tam jest. To jest po prostu bardzo naiwne i głupie myślenie, które szkodzi w dłuższej perspektywie. No ale przyznasz, że takie kopiowanie pewnych rozwiązań jest tym, co jest najprostsze, zwłaszcza, że to jest najprostsze, oczywiście często bez jakiejś głębszej analizy, przemyślenia. To jest bardzo wygodne, to prawda. Tak jest w czwartym tomie dziennika Gombrowicza jest taki piękny moment, kiedy on jedzie do Niemiec, tak, po tym całym życiu spędzonym w Polsce i Argentynie, dwóch krajach, które, to też jest ciekawe, może być bardzo odmienne, ale Gombrowicz widział ich podobieństwa i bardzo ciekawa jest ta analiza. Ja też uważam, że inne kraje peryferyjne, to jest kontekst, z którym powinniśmy się porównywać. Niemcy i Argentyna, tak? Proszę? Niemcy i Argentyna. Nie, właśnie Argentyna, tak? Znaczy, tu jest ciekawe u Gombrowicza, że on widzi
widzi w tej właśnie prowincjonalnej, zacofanej, peryferyjnej kulturze i społeczeństwie argentyńskim, widzi ślady społeczeństwa polskiego. To jest bardzo ciekawe w lekturze dziennika, ale nie o to mi chodzi. On potem znajduje się w Niemczech. I ma takie przemyślenie bardzo ciekawe. Mówi, z jednej strony coś wspaniałego. To jest kraj, który jest w awangardzie historii. Tak? Kraj, który za nikim nie podąża, nikogo nie naśladuje. Który można powiedzieć, jeden z tych krajów, które wyznaczają w ogóle kierunek rozwoju ludzkości, społeczeństwa, kultury, cywilizacji, czy coś takiego. W przeciwieństwie do takiej Polski czy Argentyny, która tylko imituje, kopiuje i udaje. Tak? Ale z drugiej strony Grąbewicz mówi, jakie to jest strasznie przerażające. Masz przed sobą tylko i wyłącznie ciemność. Tak? Nie masz takiego luksusu, że jak nie wiesz, co zrobić, to zawsze możesz powiedzieć, a to zrobimy tak jak Niemcy, albo jak Francuzi, albo jak Amerykanie i będzie dobrze, tak? Nie, jesteś skazany na pewną wolność i odpowiedzialność, której my nie mamy i to jest też pewne takie komfortowe, bardzo luksusowe dla nas, tak? Że my mamy właśnie, zawsze możemy na kogoś spojrzeć, albo w swoją historię, albo na kogoś z zewnątrz, kogoś, kto nie jest tutaj, tylko w przeszłości, albo gdzie indziej i tam szukać inspiracji, no tylko, że to jest miłe i wygodne, ale nie działa. Zanim zajmiemy się przyszłością, czyli jakimś dyskusją o tym, w jaki sposób zmieniać Polskę, aby ta Polska Rzeczpospolita, aby ta Rzeczpospolita, może nawet lepiej niż Polska, aby ona była lepsza, aby była innym krajem, wróćmy do przeszłości jeszcze na chwilę. Siedzący na twoim miejscu profesor Kochanowski parę miesięcy temu, rozmawialiśmy o czarnym rynku w PRL-u. I on powiedział, że największe problemy z czarnym rynkiem, szarą strefą, tym drugim obiegiem, jakkolwiek byśmy go nie nazywali, mają kraje, społeczeństwa, w których jest duża tradycja walki z okupantem albo z krajem, który narzuca im swoją przemoc, a opór przeciwko temu najeźdźcy jest dobrze widziany u społeczeństwa. Kiedy potem następuje wyzwolenie, no to państwo państwem wciąż jest i niby to jest nasze państwo, ale wciąż jest przyzwolenie na to, aby je oszukiwać. Może tu należy też szukać w naszych tradycjach narodowo-wyzwoleńczych rozwiązań takich problemów jak, nie wiem, pochwała niepłacenia podatków, szara strefa w Polsce. To sięga o wiele dalej to sięga niż tylko w PRL, okupacja czy rozbiory, bo to jest taka trójca, tak zawsze lubimy na to zrzucać winę za wszelkie problemy, tak? Albo to coś zepsuli zaborcy jeszcze, albo okupanci, albo PRL, czyli Sowieci, czyli znowu obcy, tak? To sięga dalej, dlatego że niechęć wobec państwa była w ogóle cnotą kultury sajmackiej, tak? Sajmaci nie chcieli, tak, szlachta polska, nie chcieli mocnego państwa, czyli mocnego króla. Chcieli właśnie mieć jak najwięcej możliwości swobodnego działania. Nie chcieli uchwalać nowych praw, które by wzmacniały państwo, bo uważali, że słabość państwa jest największą siłą ich formacji politycznej, tak? Nie rządem Polska stoi, to słynne hasło. Do czego to doprowadziło, to też dobrze wiemy. Więc na to się oczywiście nakładają bez wątpienia różne postawy ukształtowane przez późniejsze wydarzenia. Właśnie tak to, o czym powiedziałeś, rozbiory, okupacja, PRL, to znaczy władza nie jest nigdy władzą naszą. Jest zawsze władzą obcą, wobec której trzeba się ustawić opozycyjnie, najlepiej ją oszukiwać, żeby coś wyciągnąć dla siebie, to jest nawet cnota. Dokładnie te wszystkie problemy, o których powiedziałeś. Ale na to się nakłada jeszcze inny problem, który również ma bardzo głębokie historyczne korzenie i którego można powiedzieć, ta niechęć do państwa i w ogóle niesprawność państwa jest jakąś konsekwencją. Mianowicie nasza straszliwa niezdolność działania zbiorowego. Że w Polsce dobrze wychodzą te rzeczy, które zależą od inicjatywy indywidualnej i indywidualnego lidera, działania. Lidera, takiego przywódcy może, tak, czy jednostki. Na tak, jednostki, to co można powiedzieć, to co się w sferze prywatnej rozgrywa, prywatna inicjatywa, jakieś małe firmy i tak dalej. To z czym mamy problem, to jest skoordynowane działanie zbiorowe, a można powiedzieć państwo, to jest tylko i wyłącznie taka najwyższa emanacja, czy jakby najwyższy poziom tego działania zbiorowego. Tak? I z tym mamy gigantyczne problemy. Kultura sajmacka, kultura szlachecka była bardzo towarzyska, ale skrajnie nieuspołeczniona.
To znaczy w sytuacjach takich właśnie, jak jesteśmy w małej grupie, nie wiem, zabawa, czy jakieś, nie wiem, nawet przedsięwzięcie biznesowe, czy wyprawa wojenna, czy coś, to wszystko będzie dobrze działać. Polacy się lubią dobrze bawić, bezpośrednio się jakoś tam dogadają, są nawet czasem gościnni. Tak, te wszystkie cnoty, które się w sferze, można powiedzieć, towarzyskiej, bezpośredniego działania odgrywają. Natomiast jest bardzo słabe uspołecznienie, to znaczy identyfikacja z pewnymi anonimowymi mechanizmami, instytucjami życia zbiorowego, tak? Zaufanie społeczne na przykład, czyli nie czy ja cię lubię albo czy tobie ufam, bo jesteś moim kolegą, tylko spotykamy się na ulicy, jesteśmy nieznanymi sobie jednostkami i co o sobie myślimy nawzajem, tak? Na ile ja mam skłonność do tego, żeby zaufać osobie po prostu anonimowej, której nie znam na ulicy. Tu jest tragedia, tak? I co gorsze jeszcze, znów zwalamy często winę za to małe zaufanie społeczne, że to PRL i tak dalej, że te właśnie nieustanne podsłuchy, inwigilacje, tajni agenci i tak dalej, że to osłabiło zaufanie społeczne. Rzeczywiście na początku lat 90. Polska ma bardzo niskie wskaźniki zaufania społecznego. To jest około 30% ludzi, którzy deklarują, że zaufaliby komuś innemu. Na przykład zostawiliby rower niezapięty na ulicy, tak? Bo to się w ten sposób bada, pytając takie sytuacje życia codziennego. No ale co się dzieje w III Rzeczpospolitej? Z tego bardzo małego kapitału jeszcze ubywa 1/3 i w tym momencie mamy 20% tylko badanych, którzy mówią, że zaufali. Dla porównania w innych krajach? W krajach o takim bardzo wysokim zaufaniu, na przykład Skandynawia, to jest 60-70%. Kraje zachodu Europy między 50-60%. Więc to jest naprawdę dramatyczne, ale zobaczmy, że przez cały ten okres tak zwanej wolnej Polski III Rzeczpospolitej to jeszcze ubywa, tak? Więc jakby dalej tryfonimy ten kapitał, tego się już nie da zwalić na okupantów, na PRL. To jest konsekwencja tego, jak wygląda nasze życie zbiorowe po prostu w tym kraju już przez nas samych urządzonym. A jak można budować zaufanie społeczne? No właśnie, to jest niesłychanie trudne, dlatego że zaufanie, kapitał społeczny jest rodzajem takiego efektu ubocznego jakby różnych procesów społecznych, które bardzo trudno jest w taki, można powiedzieć, na drodze jakiejś inżynierii społecznej skonstruować, tak? Na przykład prowadzonej przez długi czas działalności handlowej albo jakichś wspólnych przedsięwzięć, w których ludzie się poznają i mają okazję sobie zaufać. To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że badania różnych socjologów, na przykład Roberta Patnama we Włoszech, pokazały, że kapitał społeczny, zaufanie, współpraca i tak dalej, bardzo dobrze przekłada się na skuteczność działania w biznesie, w administracji państwowej i tak dalej. Można powiedzieć, zaufanie się przekłada na pieniądze, ale to nie działa w drugą stronę. Nie da się kupić zaufania za pieniądze. Czyli w przeciwieństwie na przykład do kapitału materialnego, który można po prostu skądś, nie wiem, nie mamy, okej, no to ściągniemy na przykład zachodnie banki albo zachodnie korporacje, żeby tu zainwestowały ten kapitał materialny. Kapitału społecznego nie da się tak uzupełnić. Nie da się teraz przywieźć tutaj na przykład Szwedów, którzy mają wysoki kapitał społeczny, żeby oni teraz go tutaj jakoś zainwestowali, żeby nam rozmnożyli nasz kapitał. To jest coś, co każde społeczeństwo musi sobie wytworzyć autonomicznie. I niestety te ostatnie 25 lat, różne historie, w których, nie wiem, weźmy pierwszą z brzegu historię, teraz bardzo taką temat popularny, mianowicie frankowiczów, tak? 60% tych osób czuje się oszukanych przez doradcę albo w banku, albo przez pośrednika finansowego, czują się wyrobieni w te kredyty. I znamy historię, gdzie mówiono tym ludziom, rata może 50, może 60 zł pójdzie w górę, tak? Wiadomo, że ekspertyza finansowa, można powiedzieć, no, najgłupszy segment burżuazji i po prostu nabrać się na coś takiego, no to ktoś jest teraz pokarany za własną głupotę. Okej, to jest opis, który można powiedzieć jest wygodny bardzo, bo zwala całą winę na tych ludzi, ale prawda jest taka, że ekspertyza finansowa to nie jest coś, czym się rodzimy, tak? To jest coś, co nabywamy również w kontakcie na przykład z, nie wiem, doradca finansowy to jest zawód zaufania publicznego, tak? To jest ktoś, kto powinien swoją wiedzą pomagać innym w odnalezieniu się w rzeczywistości takiej, jak ona teraz jest. Ci ludzie nie tylko nie dostali żadnej pomocy, wręcz przeciwnie, ci doradcy finansowi wykorzystali niewiedzę ludzi, po to, żeby wpuścić ich w kredyty skrajnie dla nich niekorzystne i zobaczmy strukturalnie całe ryzyko i odpowiedzialność, konsekwencje są przerzucone na indywidualne osoby. Te instytucje finansowe nie podniosły żadnego ryzyka. Mówi się często, że wysokie zyski na rynkach finansowych są premią za ponoszone tam ryzyko. Nie ma ryzyka, to nie powinno być premii. To, że oni nie ryzykują, a zarabiają, jest czymś karygodnym. I mamy tego rodzaju sytuację właśnie i to można by dalej mnożyć. Nie wiem, nieuczciwi notariusze, którzy nie chronią swoich klientów. Wiesz co, a mnie denerwują frankowicze. Wiesz dlaczego? No. Bo ja jestem eurowiczem. Okej. Okay. Ja mam euro. Ja mam z kolei kredyt w euro. I w takim wypadku, kiedy widzę, jak oni protestują, a nasza siła jest mniejsza,
To, to mnie denerwuje, że oni dostaną, ale... oni będą mieli swoją ustawę, której my nie dostaniemy, bo ona będzie tylko na franki szwajcarskie. Znaczy tak, mnie w ogóle nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać tylko... czy rozliczać. Ale jest to przykład też antagonizowania może jakiejś, wiesz, grupy. Chodzi mi o sytuację, w której po raz kolejny Polak i Polka przejechali się na zaufaniu pokładanym w różnego rodzaju instytucjach. Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby teraz faworyzować frankowiczów wobec złotówkowiczów, eurowiczów i tak dalej. Chodzi mi o przykład właśnie tego rodzaju sytuacji, w których mamy multum, tak? Nie wiem, komornik, który nagle przyjeżdża, władza państwowa i po prostu zabiera rzeczy, które nie powinien zabrać osobom, które nie mają długów, a państwo... To powinna być instytucja, która w takiej sytuacji jest jakby dostarcza wsparcia, jest jakimś punktem dla właśnie źródłem wsparcia, też z tym nic nie robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podałem to jako przykład, po prostu tak. Temat, który jest w tym momencie na fali, więc jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi. Takich sytuacji, w których ludzie są, mówiąc kolokwialnie, dymani przez różnego rodzaju, albo przez inne jednostki, albo nawet przez właśnie pracowników takich realizujących funkcje zaufania publicznego, czy przez instytucje publiczne, jest multum. I to są właśnie te momenty, w których my roztrwaniamy te resztki kapitału społecznego zaufania, które mamy, tak? Bo ktoś, kto się wiele razy w ten sposób naciął, nie będzie już wierzył w to, że coś z tego wyjdzie. Nieustannie składa na przykład obietnice, kiedy coś będzie zrobione, tak? Wszystkie inwestycje publiczne się opóźniają w Polsce. Tak, jeżeli ktoś ufa władzy, że na przykład pojedzie na wakacje nową drogą i że będzie fajnie, to znowu się na tym zaufaniu przejedzie, będzie stał w korkach i tak dalej, będzie klął i będzie mówił, nikomu nie można ufać, na nic nie można liczyć w tym kraju i tak dalej. To są takie sytuacje, to jest drogą, teraz. Drogą, za którą zapłaci mnóstwo kasy, bo będzie ta autostrada. A jak wiemy, i zresztą ty o tym piszesz. Kolejny przykład, dokładnie to, o co mnie zapytałeś na początku. Jakie są konsekwencje przenoszenia rozwiązań z Zachodu? Są miejsca w Europie, tak jak na przykład Brytania, część Francji, gdzie były wielkie protesty społeczne. Ludzie się bili o to, żeby tam nie było autostrad, tylko drogi szybkiego ruchu. Mniejsza inwestycja, można to szybciej zrobić, tańsze w kilkakrotnie tańsze. I przede wszystkim tańsze w eksploatacji dla przeciętnego człowieka. Jak powstanie ta sieć autostrad w Polsce, po jakimś czasie, gdy się zorientują, jak to działa, to zobaczą, że przejechanie Polski z północy na południe czy ze wschodu na zachód autostradą jest bardzo drogie. Stać na to osoby zamożne. Reszta będzie jeździła po tych samych zapchanych drogach. Będzie stała w korkach. Tylko co? Tylko wtedy władza będzie mogła powiedzieć, zrobiliśmy autostrady, to jest wina tych ludzi, którzy sobie nie mogą zarobić na autostradę. Chcesz jeździć autostradą, znajdź sobie pracę, nie wiem, weź sobie kredyt, otwórz sobie działalność gospodarczą, zarób sobie, to wtedy będziesz mógł jeździć autostradami. To, co nieszczęsny Bronisław Komorowski powiedział temu chłopakowi, właśnie zmień pracę, weź kredyt i radź sobie, nie? I znów co się dzieje? Znowu wszystkie konsekwencje są przerzucane na poszczególne jednostki i znowu te osoby czują, że zostały w jakiś sposób oszukane, czy obiecywano im, że będą autostrady, którymi będą mogły jeździć. Okazuje się, że nie mogą jeździć, bo nie mają na to pieniędzy. Te wszystkie tego rodzaju sytuacje to są właśnie problemy, na które ani liberałowie, ani konserwatyści nie mają żadnych dobrych rozwiązań i to w Polsce mi niesłychanie przeszkadza. Problem z tymi autostradami jest jeszcze taki, że idiotyczne są sytuacje czasami, które wychodzą z tym, że właśnie ludzie nie korzystają z tych autostrad często. Ciężarówki jeżdżą płotkami, ciężarówki wciąż zasuwają przez polskie drogi. Ta stara trasa poznańska powinna się nazywać drogą wykluczonych, chyba w przeciwieństwie do autostrady wolności, wobec której jest równoległa. No bo ciężarówki wciąż zasuwają przez te wsie, bo kierowcy, często prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, zmuszeni do tego, nie chcą jechać autostradą, bo musieli za to płacić po prostu. Tak, to bardzo dobra jest figura właśnie, autostrada wolności i droga wykluczenia. Możemy postawić taką tabliczkę. No. Ci, którzy właśnie te przywołują w bardzo takim sarmackim duchu zachwyty nad wolnością, znów można przywołać przecież hasło takie ostatnie Komorowskiego, którym chciał się wybronić, to prezydent waszej czy tam naszej wolności. Wolność, tak jak w dawnej Polsce, tak samo teraz, wolność jest przywilejem bogatych, a nie powszechnym prawem, z którego mogą korzystać biedni. Tak? Człowiek, który nie ma środków do realizacji wolności, nie tylko z tej wolności w żaden sposób nie może korzystać, ale nawet ona go skrajnie irytuje tak. I zachwyty nad tych nią. Właśnie sytych nad wolnością odbiera jako rodzaj aroganckiej takiej po prostu pogardy wobec jego sytuacji. I to jest coś, czego sobie zupełnie jakby nie zdają sprawy apologeci dawnej Polski w opisach tego, jak ta rzeczywistość wyglądała. Bardzo mamy dokładnie tę samą sytuację, którą mieliśmy
mieliśmy wtedy, to znaczy identyfikacja przeciętnego mieszkańca tego kraju z tymi wzorami oficjalnej kultury i oficjalnej tożsamości jest bardzo mała i to wyszło w okresie rozbioru w sytuacjach powstańczych, tak? Zwłaszcza powstanie styczniowe, jak patrzymy na mapę mobilizacji, im dalej na wschód, tym gorzej i bardzo małe mobilizacje na terenach wiejskich, tak? Dlaczego? Dlatego, że po prostu chłopi odczytywali to jako walkę Polaków, czyli szlachty, bo o tym też zapominamy. Panów. Polak to był szlachcic, to był pan. O przywrócenie dawnego świata, w którym mieli o wiele więcej przywilejów, w którym chłopi wcale nie mieli lepiej. Bo właściwie sytuacja chłopów się nie zmieniła pod zaborami. Tak jak byli wyzyskiwani wcześniej, tak samo byli wyzyskiwani pod zaborcą. Daniel Beauvoir, francuski historyk, napisał naprawdę świetną, znakomita książka o Ukrainie w XIX wieku, Trójkąt Ukraiński, która pokazuje, jak wyglądały tam relacje społeczne. Bardzo często polscy panowie wzywali rosyjskie wojsko po to, żeby tłumiło powstanie chłopów, tak? Więc tutaj okazuje się, że niby wróg Rzeczpospolitej, Rosja i tak dalej, ale jak przyszło co do czego, do interesów po prostu przyziemnych, materialnych w folwarku, bo to była podstawa materialnego funkcjonowania szlachty, to sojusz pomiędzy polskim panem i rosyjskim zaborcą świetnie działał przeciwko polskiemu chłopowi, a nawet powiedzenie polski chłop to jest trochę anachronizm. Właściwie można powiedzieć, że to byli chłopi w Polsce. A czasami chłopów mówili też o sobie Mazurzy, albo jakieś tak. Korzystali z takich jakby lokalnych opisów, nie mówili o sobie, że są Polakami. Więc mamy dokładnie, można powiedzieć, ta sytuacja buntu, którą teraz doświadczamy i ta bardzo szczera rozpacz elit, tak na przykład w Gazecie Wyborczej widać. Tak jakby dlaczego ci ludzie nie chcą docenić tego, że mamy wolność, że nie ma cenzury, że nie ma inwigilacji i tak dalej. Dlaczego nie chcą tego docenić? Bo to jest świat, który ich nie dotyczy. To jest ta sama sytuacja, z którą też mieliśmy do czynienia w opozycji w PRL-u. Tak? Opozycja ta intelektualistów była zainteresowana przede wszystkim wolnością zgromadzeń, wolnością słowa. Bo to jest to, co ich dotykało najbardziej i na czym najbardziej tracili. Przez to szli do więzienia, że chcieli mówić to, co uważają. Nie mogli tego robić. Dla przeciętnego człowieka wolność słowa była dość abstrakcyjną kwestią, tak? Jakby ta opozycja robotnicza miała trochę inną agendę. Kwestie materialne były istotne, ale też kwestie godności w pracy, w miejscu pracy, tak? Wielu z tych intelektualistów w ogóle nigdzie nie pracowało, ponieważ byli wyrzucani z pracy, na przykład Michnik, tak? Dla kogoś takiego kwestia wolności, przepraszam, godności w miejscu pracy, no, jest abstrakcyjna, dla robotnika jest podstawowa, tak? Więc to mamy daleko sięgającą w przeszłość tradycję gigantycznego nieporozumienia pomiędzy klasami ludowymi i elitami w Polsce. Plus oczywiście nigdy nie mieliśmy, bo to jest ciekawe, jak popatrzymy na historię zachodnich społeczeństw, bardzo ciekawą rolę tam odegrała burżuazja, tak? No bo oczywiście burżuazja i chłopstwo to są różne klasy czy stany społeczne, ale widzimy w historii społeczeństw zachodnich, że burżuazja bardzo często się wcina pomiędzy arystokrację a chłopstwo, biorąc stronę chłopstwa po to, żeby osłabić arystokrację. Więc to też miało taki wpływ, można powiedzieć, stabilizowania pewnych relacji społecznych, czego w Polsce nie było, bo szlachta również wykończyła burżuazję, tak, mieszczaństwo. W tym roku dosyć wyraźnie widać ten problem, to nieporozumienie się przez to, także być może przez to, że źle zbudowano kampanię wyborczą jednego z kandydatów, bo rzeczywiście ona doprowadziła do takiego wybuchu niezadowolenia. Faktycznie to, o czym powiedziałeś i też obecne dyskusje na temat Polski w ruinie, no to też jest taki przykład. No owszem, dużo wybudowano, ale takie do groma, no trzeba, mając takie pieniądze, to ktoś byłby bardzo głupi, gdyby nie mógł tego zbudować. Przerzucanie się na portalach społecznościowych zdjęciami akwaparków, centrów handlowych. No co z tego, jeżeli centrum handlowe zabija drobny handel? Pójdźmy sobie, porozmawiajmy ze sprzedawcami, nie wiem, na Marszałkowskiej z panią, która sprzedaje warzywa w małym sklepie i która ci powie o tym, że ledwo może związać koniec z końcem, bo wszyscy idą po te tanie warzywa i owoce do sklepu dużo wielkopowierzchniowego, który jest obok. Który często też trudno się dziwić, bo są to ludzie biedni, tak? No, znaczy no ja, tak. Ja sobie cenię, nie wiem, na przykład żywność, która jest wyprodukowana bez toksyn, albo która jest, nie wiem, produkty fairtrade'owe, czyli że ktoś, kto to w jakiś no, ale fajny... Ale nie kupi twoja... Ale to jest, ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewien luksus, na który mnie stać. Nie jestem człowiekiem może bardzo bogatym, ale na to sobie mogę pozwolić. Natomiast przeciętny człowiek nie ma co go winić.
winić, że to tak, że on tak robi oczywiście. I teraz to, co powiedziałeś, że epatowanie tymi osiągnięciami, które są dostępne tylko dla bogatych, tylko dla tej warstwy uprzywilejowanej, rzeczywiście doprowadziły do bardzo dużego szoku, kiedy ogłoszono wyniki wyborów. Naprawdę to było dla tej grupy elity szokujące. Myślę, że sobie nie zdawali z tego sprawy. A początek takiego dla mnie, znaczy moment, w którym ja zacząłem zauważać to duże nieporozumienie, miał miejsce 5 lat temu. Nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy pracowałem wtedy w radiu i poprosiła mnie moja koleżanka, która miała robić relacje spod krzyża na krakowskim Przedmieściu, żebym poszedł z nią, bo trochę się bała. Pójść tam sama, akurat to miał być dzień, w którym ten krzyż miał być przenoszony. Poszedłem z nią i zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam stali. Zdałem sobie sprawę, że oni nie przyszli, obrońcy tego krzyża, nie przyszli z powodu krzyża. Oni przyszli z powodu poczucia niesprawiedliwości. I zaczęli mi opowiadać o swoich problemach oczywiście, o swoich niskich pensjach, niskich emeryturach, niskich rentach. Dla nich osoba, która wcześniej mieszkała w tym budynku, oni czuli się z tą osobą jakoś związani, bo oni jakby, opowiadając mi o nim, tłumaczyli o prezydencie, czuli, że on jest jakoś tak blisko nich. Teraz tego nie czuli. I stracili w ich ocenie szansę na wyrównanie krzywd, bo krzywdy swoje poczytywali jako wielkie. Dokładnie problem, który jest konsekwencją tego uwięzienia w debacie pomiędzy konserwatyzmem a liberalizmem, jest między innymi taki, że nie mamy dobrego języka, czyli języka analizy klasowej, do tego, żeby opisać procesy, które w tym momencie w Polsce się dzieją. Owszem, aczkolwiek to jest osobna w ogóle, osobny temat, ile rzeczywiście w systemie, który znamy, który się opisywał jako socjalizm, czy też jako dążenie do komunizmu, cokolwiek, ile tam było rzeczywiście zrealizowanych postulatów takich, można powiedzieć, radykalnie socjalistycznych czy komunistycznych. Niewiele moim zdaniem, zresztą w innej Rzeczpospolitej się tą kwestią trochę zajmuje, ale nie chcę w to teraz wchodzić, bo to jest jakby osobna kwestia. Problemów, które w tym momencie my mamy, nie da się opisać i tym bardziej nie da się ich rozwiązać, korzystając z takich tradycyjnych języków, na przykład języka narodowo-patriotycznego. Tak? Czyli ten problem, o którym powiedziałeś, to znaczy, że sklepy wielkopowierzchniowe i wielki kapitał jakby prowadzi do zapaści małego biznesu i właśnie drobnych sprzedawców. Inaczej, jemu jest się gorzej bronić. Tak, to jest problem, który jest w Polsce przedstawiany w kategoriach narodowych, że ten wielki kapitał jest obcy, te wielkie sieci handlowe i tak dalej, więc go opodatkujemy teraz, będziemy go teraz dojeżdżać. Natomiast ta drobna przedsiębiorczość, to ona jest właśnie nasza i będziemy jej bronić. Czy ja jestem wkurzony na przykład to, że na przykład SPOL-em nie potrafi się zorganizować, że nie mamy spółdzielczości w Polsce, która powinna być tą odpowiedzią na sklepy wielkopowierzchniowe. Oczywiście, całkowicie się zgadzam. To jest to trzecie rozwiązanie, tak? Trzecia droga, czyli właśnie droga, można powiedzieć, nie wiem, samoorganizacji, tak? Ani nie wierzymy koniecznie w wielki kapitał, ani w jakieś staropolskie państwo, które wróci i nas uratuje, tylko próbujemy się samo zorganizować. Tego nie ma, ale znów wracamy do problemu z kapitałem społecznym, tak, i ze współdziałaniem. To jest inny przejaw tego samego kryzysu czy tego samego deficytu, czyli deficytu właśnie mechanizmów zbiorowego działania, zaufania, pracy w grupie i tak dalej. Inny obszar, który na przykład teraz się zrobiły popularne badania Janusza Hryniewicza, które już mają kilka lat i jakby on pokazywał, jak wygląda kultura organizacyjna w polskich firmach. I znów wracają te wzorce takie z przeszłości, które są właściwie, szef jest jak ekonom czy właściciel folwarku, a pracownicy są jak chłopi pańszczyźniani. I te postawy się w obie strony, można powiedzieć, czy w obu przypadkach się reprodukują, bo szef potrafi tylko rządzić batem, tak symbolicznym albo jakby dosłownie groźbami i tak dalej, ale jaka jest pozycja pracowników? Zajmują takie postawy, przyjmują podobne do chłopów pańszczyźnianych, tak? Spokój, tak? Hryniewicz pokazuje na przykład spokój. To jest to, co sobie najbardziej cenią, żeby dostać ściśle zdefiniowany zakres obowiązków, jak będą to dobrze wykonywać, to żeby się szef nie czepiał. Czyli co? Niech mi pan pokaże, gdzie jest ten kawałek pola, który ja mam zaorać,
Ja tam będę ojał i chcę mieć święty spokój. Jak skończę, to chcę sobie pójść do domu i zająć się swoimi sprawami. Tak? Wszelkiego rodzaju działania zespołowe, które wymagają spłaszczonych hierarchii, to jest kolejny problem. Tak? Że dobre działanie zbiorowe może się odbyć, oczywiście lider się przydaje, natomiast bardzo pionowe hierarchie, takie ostre, które mamy w Polsce, skrajnie rozwinięte, one nie sprzyjają działaniu zbiorowemu. One może są dobre na wojnie, jak trzeba dowodzić żołnierzami, ale one nie są dobre w realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć, tak jak na przykład powiedziałeś, spółdzielnie, tak? Tam trzeba się po prostu dogadać, każdy musi być wysłuchany, trzeba umieć rozwiązywać spory w sposób horyzontalny, a nie tak, że przyjdzie szef i powie, jak ma, jak to ma wyglądać. I to w Polsce nie działa z tego samego powodu, dla którego państwo jest niesprawne, tak? Bo ostatnia tutaj kwestia, prawica ma owszem narrację silnego państwa, ale to nie chodzi o to, żebyśmy mieli silne państwo, chodzi o to, żebyśmy mieli sprawne państwo. Tak? Silne państwo niekoniecznie będzie sprawnym państwem w sensie rozwiązywania problemów obywateli. Tak? Ono będzie silne w tym sensie, że nie wiem, będzie inwestować w armię albo będzie miało aparat kontroli i przymusu rozwinięty. Tak? Ale silne nie musi być sprawne. No więc właśnie, silne wcale nie znaczy, że silne będzie... Silne, a niesprawne jest groźne. Więc... Bardzo groźne, jasne. Jak państwo słyszą, Jan Sowa ma wybitne zacięcie publicystyczne. Jego książki są równie ciekawe jak jego wypowiedzi, dlatego zachęcam państwa do zapoznania się z książką, szczególnie tą ostatnią wydaną. Kiedy ona została wydana dokładnie? W kwietniu. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to było przed wyborami prezydenckimi. Było dużo takich diagnoz, a Sowa to tak jak PiS, tylko po prostu, żeby walić w polski sukces, w ogóle nie widzi, że ludzie są zadowoleni i tak dalej. Cytowano badania Czapińskiego, że 80% deklaruje zadowolenie i tak dalej. Po pierwszej turze wyborów widziałem radykalną zmianę tonu, już nikt w ten sposób nie mówił, raczej więcej było takiego zainteresowania, jakby żeby zrozumieć to niezadowolenie. Tak? Więc to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, że książka się właśnie ukazuje w tym okresie. Książkę wydaną również jako e-book, czyta się naprawdę fantastycznie, wydało ją wydawnictwo WAB. To może jakoś optymistycznie na koniec, bo mówiliśmy dużo o swoich żalach, o tym, co złego widzimy w Polsce. Widzisz jakąś nadzieję, jakieś iskierki nadziei? Widzę bardzo wartościowy i świetny ruch samoorganizacji oddolnej i prób rozwiązania pewnych problemów poprzez właśnie działanie zbiorowe. Ruchy miejskie, oczywiście, to jest bardzo dobry przykład. Nie jestem bezkrytyczny, ale to jest jakby osobny temat. Nie chodzi teraz o to, żeby przeanalizować tutaj, zrobić wiwisekcję ruchów miejskich, ale to, że nastąpiło też w ramach tych ruchów miejskich pewne ożywienie klasy średniej polityczne. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo cenne. Oczywiście to jest też efekt pewnych konsekwencja pewnych okoliczności, mianowicie takich, że na przykład reprywatyzacja zaczęła w tym momencie dojeżdżać również klasę średnią. Tak? To już nie są biedni mieszkańcy kamienic wyrzucanych przez czyścicieli, tylko to są mieszkańcy centrum stolicy, którzy tracą boiska dla swoich dzieci, parki i tak dalej, więc to oczywiście jakby inaczej ich stymuluje. Natomiast to jest bardzo dobre. Mówię to nie dlatego, że jakoś byłbym jakimś piewcą mieszczaństwa, że wydaje mi się, że to jest grupa, która zmieni Polskę. Natomiast bez wątpienia, bez ich udziału również będzie trudniej pewne zmiany przeprowadzić i ogólnie jestem takiego zdania, że to, co dobre, jeżeli popatrzymy na państwo opiekuńcze na zachodzie Europy, ono jest konsekwencją oporu, walki, samoorganizacji w dążeniu do pewnych celów. Tak? W ten weekend w Gazecie Wyborczej był bardzo fajny artykuł Wojciecha Orlińskiego o szwedzkim modelu, czy w ogóle skandynawskim modelu państwa opiekuńczego, państwa dobrobytu. I on tam mówi, co się stało tam w latach 20. Były krwawe protesty, które zostały stłumione. Niezadowolenie opinii publicznej doprowadziło, jakby bunt, doprowadziło do zmiany konfiguracji społecznej, konfiguracji rządów. Tak krótko sprawę ujmując, opisując. Więc to, że mamy właśnie wyraźną taką samoorganizację i opór, że Polacy zaczynają stawiać opór w miejscu pracy, mamy nowe związki zawodowe, jak inicjatywa pracownicza, mamy ruchy miejskie, które próbują jakoś tę przestrzeń miejską zorganizować w sposób lepszy dla mieszkańców. To jest moim zdaniem bardzo dobry sygnał i myślę, że jeżeli to się nie zatrzyma, to z tego ma szansę rzeczywiście coś dobrego wyniknąć. Nawet jeżeli coś się zatrzyma, to pamiętajmy, że wykształcą one kilkaset osób przynajmniej, które w nich poznawały praktykę życia społecznego. Mhm. Doktor habilitowany Jan Sowa, autor książki Inna Rzeczpospolita jest możliwa, widma przeszłości, wizje przyszłości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.